Hej, hej, hej! Właśnie minęło logo Move Love Extra, a to oznacza tylko jedno, że jest to kolejny odcineczek z naszego projektu polonizacyjnego, mojego, Kevina, a także dwóch naszych nowych towarzyszy, którzy dołączyli, żeby pomóc nam w poszerzeniu portfolio polskich wizual novelek, albo chociaż żeby te powieści wizualne były po polsku. Jeszcze raz, z tej strony Jakub, a tutaj siódmy odcineczek z wieści frontu polonizacyjnego na moim kanale. Tym razem od razu mówię, że będziemy skupiać się na, po pierwsze, turnieju kulinarnym, który miał miejsce na terenie posiadłości Mitsurugi, tej samej posiadłości, która została doczepiona do domku jednorodzinnego państwa Takeru. A ten turniej kulinarny ma na celu wyłonić zwyciężczyni, która dzięki swoim umiejętnościom kulinarnym zdobędzie prawo zrobienia z Takeru cokolwiek by tylko sobie zażyczyła w najbliższą niedzielę. Co koniec końców kończy się tym, że Takeru ląduje z jedną z tych pań na randce. A kandydatkami jest Sumika, czyli nasza rudowłosa pani, jest Meja, niebieskowłosa, jest przewodnicząca, albo po prostu Sakaki, jest nasza czarna pantera Ayamine, no i maskotka naszej, albo raczej maskotka klasy Takeru, Miki. Więc to są nasze kandydatki. Jak mówiłem, startują one tylko po to, żeby zdobyć prawo pójścia na randkę z Takeru. Chłopak to ma dobrze. A jakby ktoś był ciekaw generzy całego tego wydarzenia, to w wielkim skrócie, praktycznie po tym jak pojawiła się Meja w życiu naszych bohaterów, to dosłownie co każdą przerwę na lunch robiła się awantura, której Takeru musiał wybierać z jedną z pań, albo po prostu musiał ewakuować się z pomieszczenia. I po którejś z tych takich kolejnych awantur, jedna z nauczycielek blisko związanych z klasą Takeru, pani od fizyki, postanowiła troszeczkę namieszać, zwłaszcza z jej charakter. Jej charakter jest taki, że lubi, gdy coś się dzieje, więc postanowiła namieszać, napuściła dziewczynę na siebie, trochę je przy okazji podpuściła i tak jakoś wyszło, że Takeru skończył na turnieju kulinarnym w jego własnym domu. Tak, no, w pewnym sensie ta posiadłość też jest jego domem, gdyż jakby nie patrzeć, została ona przymocowana do jego mieszkania. Ale w wielkim skrócie nie będziemy całego turnieju kulinarnego, tylko skupimy się na tej przerwie, w której Takeru od kilku godzin głoduje i postanawia odwiedzić jedną z panien, które walczą o jego, w cudzysłowie, względy. No to tyle, jeśli chodzi o wstęp. No co mogę wam powiedzieć? Zapraszam do oglądania. Dziękuję.
kitanai heya da ne. No to pierwsza na ostrzał od samej góry, jak nam sama gra sugeruje, będzie Sumika. Definitywnie, Sumika. Okej, no to postanowione, wychodzę. Trzask. Ała! Takeru-chan, jesteś tutaj? Czy nie sądzisz, że dobrym pomysłem przed otwarciem drzwi nie byłoby lepiej po prostu zapukać? Ach, jesteś tutaj! A nie powinnaś najpierw przeprosić? A w tym pokoju jak zwykle panuje bałagan. Nie musiałaś tego mówić. Naprawdę dla ciebie nie ma już nadziei. Hej, nie łącz tych dwóch rzeczy ze sobą. A jakiś porno u siebie chowasz? Pch, nie bądź głupia. Ach, naprawdę je masz. Och jeju, co ja mam z tobą zrobić? Nie wyśmiewaj się i nie wyrzucaj mi tego. Naprawdę chcesz, abym była na ciebie zła? Nie! No dobrze, więc pozostanę tylko zniesmaczona. Twój wyraz twarzy zaczyna mi grać na nerwach. Masz za dużo zabawy moim kosztem. A nie powinieneś być teraz zawstydzony po tym, jak to zobaczyłam? Tak jak myślałam, konfiskuję je. A twoim prawdziwym powodem przybycia do tego pokoju jest? Czekam na to, aż gulasz skończy się gotować. Okej. No, ale wiesz, czuję się tak, jakbym od wieków nie była w twoim pokoju. O czym ty mówisz? A nie przychodzisz tutaj codziennie rano i nie organizujesz mi pobudki? To nie to samo. Miałam na myśli coś innego niż zwykłe codzienne budzenie ciebie. Mówię o takich zwykłych odwiedzinach. No wiesz, żeby tylko móc sobie z tobą porozmawiać tak jak teraz. Chcę tylko powiedzieć... Tak, w sumie racja. Przyzwyczaiłam się do przychodzenia tutaj i wspólnego grania z tobą. Pamiętam te wszystkie lamerskie gry planżowe. Tak, a także był to show, no jak mu było? Kosmiczny? Mówisz o kosmicznym pilocie, kapitanie Gorbanie? Chyba to było coś w tym rodzaju. Pamiętam również, że słuchałam tego na odtwarzaczu CD. Uuu, jak to znajomo zabrzmiało. Wspomnienia wracają. Nieuczciwa zagrywka! Co? Przed rozstrzygnięciem konkursu każda z uczestniczek ma zakaz kontaktowania się z Takeru-sama. To jest zabronione. Nie wolno ci tego zrobić. Bradziom! Szarże! Takeru-chan! Trzymaj się. Za dużo kurzu. Znowu sam i do tego nadal głodny. Kamio-tachi wa koko o souji shinakatta no ka? No to pora na zawodniczkę numer 2, Meia. Definitywnie Meia. Zebrała dzisiaj najlepszy kucharzy z całego świata, więc w sumie mogę oczekiwać od niej najwspanialszych zdań. Okej, no to postanowione, wychodzę.
Takeru, mogę wejść? To ty, Meja? Pewnie! Dlaczego zaczęłaś się tak mocno rozglądać? Kamio i pozostałe nie posprzątały tego miejsca? Nie, posprzątały. Chcę powiedzieć, że za pierwszym razem, jak ta trójka idiotek się pojawiła, no cóż, coś tam posprzątane było. Rozumiem. I wciąż pomimo tego nieład panuje w tym pokoju. A, prawdopodobnie ten nieład to już moja zasługa. Jesteś wyraźnie świadomy swoich własnych niedociągnięć. W takim przypadku pozostaje tylko je naprawić. W sumie racja. Ale łatwiej mówić o wykorzystywaniu złych nawyków niż faktycznie to zrobić. Tak, wiem o czym mówisz. Tsukuyomi powiedziała mi już wcześniej coś podobnego. He? Czasami ciało reaguje w sposób, który wydaje się całkowicie nielogiczny w stosunku do mózgu. Mówiła właśnie o tego typu zjawiskach. Słowa Tsukuyomi zabrzmiały tak, jakby to było rażące przyznanie się do winy. Tsukuyomi sam, czego ty ją w ogóle uczysz? Co jest? Czyżby to nie była prawda? Och, no cóż, nie, w sumie przypuszczam, że to prawda. Rozumiem. Jeżeli mogę zadać inne pytanie, co to jest? Nie zadawaj mi pytania w taki niewinny sposób. To są magazyny porno. Meja, gdzie to znalazłaś? Och, leżały sobie na podłodze. Wróćmy do omawianego tematu. Dlaczego te kobiety nie noszą żadnych ubrań na sobie? No bo wiesz! Meja sama, ponieważ... Proszę cię, nie wkładaj już więcej dziwnych pomysłów do jej głowy. W skrócie, właśnie o to chodzi. Tak, wierzę, że zrozumiałam. O, stary, ciekawe co ona jej tam naopowiadała. Oj ty, nie ma żadnej potrzeby, aby korzystać z tego typu rzeczy, Takeru. Przecież teraz i masz już mnie. Poczekaj, Tsukuyomi-san. A teraz korzystajcie z wspólnego czasu. Takeru? Hej, Meja? Nieuczciwa nagrywka! Co? Przed rozstrzygnięciem konkursu każda z uczestniczek ma zakaz kontaktowania się z Takeru sama. To jest zabronione. Nie wolno ci tego robić. Meja sama? Czy tak właśnie wygląda sytuacja? Nie wiedziałam o istnieniu takiej zasady. Wybaczcie mi. Cóż, Takeru. Zasada to zasada. Dobrze. Ojeju, jeju. Co myśmy narobiły? Tatsumi, Minagi. Nie powinniście tego robić. Ale to ty byłaś tą, która otworzyła drzwi bez wcześniejszego pukania, Yugino. Ale... Nasz plan nie wypalił. Plan? Ech! Jaki plan? To poufne. Co powiesz na to? Wskazówka numer jeden. Tylko Meja może z tobą rozmawiać. Ale... Czy to nie jest właśnie odpowiedź na moje pytanie?
Czy wy przypadkiem nie popełniacie tego samego błędu, co poprzednim razem? Odwrót! Odwrót! One na serio są aż tak głupie? No to panienka numer 3, pora na naszą ulubioną maskotkę z klasy, czyli Tama. Definitywnie, Tama. Okej, no to postanowione, pora dać drapaka. Au, ała! Jej, więc to jest pokój Takeru-san. Hej. Wow, co za bałagan! To jest twoja pierwsza reakcja po tym, jak się tutaj zjawiłaś? Auci! Poza tym, dzisiaj nie jest aż tak źle! No cóż, po namyśle! To w sumie, może ona ma rację? Zwłaszcza po tym, jak ta trójka posprzątała to miejsce specjalnie dla mnie! Jak to możliwe, że znowu jest tutaj taki syf? Lepiej, żebyś był bardziej ostrożny. Albo wkrótce jakieś dziwne kreatury mogą ci się tutaj zalęgnąć. Ale czy kreatury mogą zalęgnąć się na podłodze? Hej, co to jest? Niechże sobie tak swobodnie w rzeczach innych ludzi. Samo mówienie jej tego prawdopodobnie jej nie powstrzyma. Co my tutaj mamy? Wow! To niewiarygodne! Co jest, Tama? Co takiego znalazłeś? Coś takiego? Do diabła! Dawno ciebie nie widziałem! O ta! Spójrz na te uwodzicielskie pozy! Stary! To jeden z moich najlepszych magazynów porno, jakie posiadam w swojej kolekcji. Czekaj, Tama! Gdzie to znalazłeś? Leżała sobie pod łóżkiem. Wygląda na to, że jest tego wiele więcej. Daj mi zobaczyć resztę. Nie, nie mogę się ruszyć, ponieważ złapałem cię za głowę. Wcale nie musisz zobaczyć reszty. Może zamiast tego odłożysz to, co masz z powrotem na miejsce. Okidoki, zrobię to. Ja pierdykam. Trzymaj, Takeru-san. Było tego chyba stonę. Co ja ci właśnie powiedziałem? A może... Tama tylko teraz się ze mną droczy? Nieuczciwa zagrywka! Co? Przed rozstrzygnięciem konkursu każda z uczestniczek ma zakaz kontaktowania się z Takeru-sama! To jest zabronione! Nie wolno ci tego robić! Brać ją, dziewczyny, szorzo! Takeru-sama! Trzymaj się! Na podłodze zostały porozrzucane magazyny porno. Oglądanie ich w biały dzień powoduje, że poczułem się jakoś pusto w środku. No to jedziemy. Zawodniczka numer 4. Sakaki, zwana potocznie dzięki roli, jaką uzyskała w klasie, przedstawicielką. Definitywnie przedstawicielka. Biorąc pod uwagę jej perfekcjonistyczną naturę, jestem pewien,
że mogę liczyć na to, że zrobi coś naprawdę niezłego. Okej, no to postanowione, pora dać drapaka. O! Tak. No, czy to nie sama przedstawicielka we własnej osobie? Tak jak się spodziewałam. Panuje tutaj straszny bałagan, ale w sumie nie jest aż taki, jak sobie wyobrażałam. Hej, czy naprawdę musisz zaczynać swoją wizytę od powiedzenia tego? I w ogóle, o co ci chodzi? Co miałeś na myśli, że w sumie nie jest tutaj aż tak źle? Nie śmiej się ze mnie w swoich myślach. Powiadają, że w sypialnia może dużo powiedzieć o naturze jego właściciela. Wiesz, nie musisz sprawdzać każdego centymetra kwadratowego. Okej, to naprawdę robi się coraz bardziej niekomfortowe. Czuz, myślę, że udało mi się znaleźć sedno problemu. No ciekawe, co tam wywnioskowałaś? Powód, dlaczego zawsze próbujesz się wymigać od swoich obowiązków, związany jest ze sprzątaniem klasy. Chcę powiedzieć, że nawet nie próbuję sprawić, aby twoja sypialnia dobrze się reprezentowała. Hej, przedstawicielko, a może najpierw zdradziłabyś mi powód swojej wizyty? Nie mam nic do roboty przed następne pół godziny. Pomyślałam sobie więc, że jak już tutaj jestem, to sobie pozwiedzam. Tylko powiedz mi, jaki jest to sens, że teraz tak uważnie przyglądasz się mojemu pokojowi? Jest tak, jak myślałam. Jednak dobrze się złożyło, że tutaj przyszłam. Tia? A skąd niby wysunęłaś tego typu wniosek? No dalej, pora na sprzątanie. Że jak? A teraz masz zamiar mi rozkazywać? Przecież samemu tak od siebie tego nie zrobisz, co nie? Dlatego właśnie muszę tobą dyrygować. Coś ci nie pasuje? No wiesz, chcę powiedzieć, dałabyś mi po prostu, dałabyś mi spokój. Czyżbyś już zapomniał, jaki jest powód mojej wizyty? Żeby położyć kres temu niedorzecznemu konkursowi gotowania, na którym to ja jestem główną nagrodą? Nic z tego nigdy by się nie wydarzyło, gdybyś nie był taki nieodpowiedzialny. Jasne. Bo i tak ciągnie swój do swego. Odszedł się ode mnie. W tej chwili posprzątaj ten pokój. Nie ma szans na to. Ośmielasz mi się sprzeciwstawiać? Właśnie, że tak. Proszę, pozwól mi to zrobić. Ach, jak możesz mi to robić w moim własnym domu? Nie mam wyboru. Równie dobrze mogę mieć to już za sobą. Po pierwsze, te porozrzucane magazyny. O kurde, one tutaj są. Houston, mamy problem. Hej, nie myśl sobie, że już skończyłeś. Co ja mam teraz biedny począć? Dobra, pora przejrzeć dostępne opcje. Plan pierwszy, przyznać się. Czy to naprawdę źle, że facet posiada własne magazyny porno? Zostanę pożarty żywcem. Plan drugi. Zgoń na Mikoto. Och, co my tutaj mamy? Czyżby Mikoto o czymś zapomniał aktualnie?
Nadal zostanę pożarty żywcem. Ech, plan trzeci. Ukryj je. Co tam ukrywasz? Pokaż mi. Nie! Ponownie zostanę pożarty. Niedobrze. Wygląda na to, że moja przyszłość została już przesądzona. Coś nie tak? Nagle stanąłeś na chwilę, jakby coś zmroziło ci krew w żyłach. Czyżby zbliżająca się konfrontacja z przedstawicielką wywołuje u mnie omamy? Poczekaj, Shirogane-kun. Co ty tam masz? Czy one są tym, co ja myślę? Ach, zapomnij o tym! Słaby punkt przedstawicielki został wykryty! Nieuczciwa zagrywka! Co? Przed rozstrzygnięciem konkursu każda z uczestniczek ma zakaz kontaktowania się z Takeru-sama! To jest zabronione! Nie wolno ci tego robić! Co jest? Nikogo tutaj nie ma? Jakie to dziwne! Jeżeli waszym celem była przedstawicielka, to ona zdążyła już sobie pójść. Okej! No to pora na ostatnią z zawodniczek. Ayamine aka Czarna Pantera Kei. Definitywnie Ayamine. Nigdy do końca nie wiem, co siedzi w głowie tej dziewczyny. Z tego właśnie powodu nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co dla mnie przygotowała. Okej, no to postanowione! Kto tam? He? Nikogo tutaj nie ma. Co to mogło być? Czyżbym przesłyszał się? Znowu? Oto przybyłam. To inne pukanie, to też twoja sprawka? Kto wie? Nie zgrywaj się! Ding dong. A nie powinnaś być raczej puk puk? Co? Z jakiegoś powodu nagle zaczęła się uważnie rozglądać po moim pokoju. Ayamine, nie potrafię cię rozgryźć. Jesteś owinięta tajemnicą, niczym enigma. Co popycha cię do tego, co robisz? Czyżby ulotniła się z mojego pokoju, ponieważ panuje w nim niezły bałagan? To trochę przygnębiające. Tak, tak. To było tak tragiczne, że aż uciekłam od rzeczywistości. Ech, nie sądzisz, że troszeczkę zbyt surowo to uczyniłaś? Cóż, przyznaję, że posiadam tutaj niezły chleb. Ayamine! Gdzie ty tak patrzysz? Czekaj, przecież tam jest mój magazyn porno. Ach, no nie, no to no to nie jest moje, no sama rozumiesz. Tak, wiem do czego zmierzasz. Więc dlaczego to tutaj się znajduje? Również się nad tym zastanawiam. Cóż, to
To pytanie jest troszeczkę za trudne, aby na nie odpowiedzieć. Ech, no mam na myśli, no cóż, widzisz, tak naprawdę to wszystko jest wytworem mojej wyobraźni, poniekąd w ogóle o czym ja teraz bredzę. Okej, dobrze, tak, to ta, to jest moja własność, masz z tym jakiś problem? Głaskanie mnie po głowie nie sprawia, że czuję się z tego powodu lepiej. Słodziak. No, nieuczciwa nagrywka! Co? Przed rozstrzygnięciem konkursu każda z uczestniczek ma zakaz kontaktowania się z Takerusama. To jest zabronione! Nie wolno ci tego zrobić! Czekajcie! Nikogo tu nie ma? Jakie to dziwne! Co jest? A ja minę! Kiedy ona dała dyla? Szus, przypuszczam, że to oznacza? Nie ma problemu? Przypuszczam, że tak! Odwrót! Serza! No i chyba jeżeli... Co mogę wam powiedzieć? No to tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek z wieści z frontu wieści polonizacyjnych. Co jakoś tak nazwałem tą serię? No nieważne. To był kolejny odcinek z serii, której melduje, jak wygląda sytuacja na naszym cudownym podwórku, w którym bawimy się w zabawę pod tytułem tłumaczenie gry, a dokładnie Move Love Extra. I tak, przypominam tylko, że na razie zajmujemy się, po pierwsze, pierwszą częścią, czyli Move Love Extra, czyli tymi wydarzeniami, które opowiadają o zwykłym szkolnym życiu Takeru i dziewczyn, które krążą wokół niego. Hehe. Teoria pewnej słynnej pani naukowiec przyszłej. Hehehehe. I po drugie, musimy na razie obrabiać wersję nie steamowską, starą, gdyż ta wersja steamowska ma zapisane pliki w taki sposób, że na razie otwarcie ich nieuszkodzonych jest poza zasięgiem naszej ekipy, ruskich, a także innych wszystkich, co zajmują się, no wiecie, ich tutejszym spolszczeniem. Ale to tyle, jeżeli chodzi na ten moment. Z tej strony był Jakub, a w sumie nie warto powtarzać kolejny raz tytułu tej serii. Po prostu, nara.